Cześć. W tej lekcji rozpoczniemy temat formularzy. Jest to temat też złożony i bardzo często stosuje się do tego różnego rodzaju biblioteki. Na przykład React Hook Form albo Formik. Nasz storybook będzie miał takie historie. Podstawowy input, input z błędem, input razem z formularzem, gdzie będziemy mieć dostęp do wartości tego inputa. Podstawowy przełącznik, switch. Jako, że komponentów dotyczących formularza będzie więcej, chciałbym, aby pliki nie były wprost w components, ale żeby były w dodatkowym folderze. Tworzę folder form oraz w folderze form plik index.tsx, z którego będziemy eksportować na zewnątrz wszystkie komponenty zawarte w tym katalogu. Podczas tej pierwszej lekcji zbudujemy standardowy input. W katalogu form utworzę nowy plik input. CSX, tak jak na poprzednich lekcjach, doimportuję CSS i rozpocznę tworzenie komponentu. Export function input input props. Zdefiniujmy input props. Chciałbym, aby ten komponent zawierał wszystkie możliwe właściwości standardowego input pisanego z małej litery z HTML oraz dodatkowe dwa parametry label oraz error. Żeby dołączyć do input props wszystkie właściwości z inputa z HTML-a, napiszmy React HTML attributes HTML input element. Później dołączmy do tego label jako właściwość opcjonalną oraz error. Także jako właściwość opcjonalną. To znaczy, że jeżeli error będzie pusty lub będzie undefined, to wtedy nie wyświetla błędu na czerwono pod inputem. Zanim użyjemy w kontencie standardowego inputu, zaimplementujmy komponenty dookoła tego inputa, czyli taki wrapper. Niech to będzie div. I w tym divie potrzebujemy trzech rzeczy. Pierwsza rzecz to będzie tytuł, label. Druga rzecz to będzie faktyczny input. A trzecia rzecz pod spodem to będzie prezentowany error w momencie, gdy nie równa się 0. Więc div jako kontener, później label, wyciągnijmy sobie właściwości z props oraz resztę właściwości HTML input props, label, później faktyczny input. Wraz z całą resztą właściwości oraz w momencie, gdy error nie równa się 0, to wtedy div error. Już teraz moglibyśmy przejść do części związanej ze storybook i moglibyśmy rozpocząć pisanie historii, ale zanim to zrobimy, zacznijmy stylowanie tego komponentu. Utwórzmy dwa style. Pierwszy container. Style, a drugi input style. Container style będzie się tyczył całego kontenera jako div. Input style będzie się tyczył inputa wewnątrz. I tutaj w kontenerze chciałbym, żeby div miał position relative oraz display block. Stylowanie label oraz error mógłbym zrobić przez dodatkowe style z emotion, ale mogę też zrobić to przez selektory w samym container style. Trzeba tylko, żebym przyporządkował dla label oraz dla diva, który zawiera error, konkretny class name. Class name, input label, class name, input error. Takie nadanie konkretnego class name będzie też umożliwiało łatwiejszą customizację tych elementów z zewnątrz, na przykład z globalnego stylu. I teraz w container style możemy się dobrać do tych dwóch elementów przez selektory CSS input level font size 15 pikseli oraz input error color
Tutaj pasowałoby, żeby to było na jakiś bardziej czerwony kolor, ale możemy skorzystać z palety. Palet Error i font size na przykład 12 pikseli. Wypełnijmy jeszcze styl inputa. I tutaj teraz taki przykładowy styl padding. 10 pikseli, border, 2 piksele, solid, border radius, 5 pikseli, font size, 16 pikseli, outline, none, width, 100%, box sizing, border box. Przez to, że outline jest na none, chciałbym, że jeżeli input jest zaznaczony, czyli focus albo active, żeby jego kolor obramowania się zmienił. Mogę to zrobić tak. Focus oraz active border color. Weźmy z palety primer. I w taki sposób napisaliśmy input. Teraz wyeksportujmy ten input przez index. Jeszcze zmienię nazwę, bo wkradła się literówka. Index. I teraz używam takiej składni. Export gwiazdka from input. Utwórzmy plik input stories.txt. Wstępnie zimportujmy rzeczy, które będą nam później potrzebne. A teraz spróbujmy zaimportować input z katalogu form. Możemy to zrobić teraz w taki sposób. Input. Tu za chwilę coś wpiszę. From components form. I teraz mógłbym tu dać input, ale tego nie robię. Teraz jak pokażę tutaj podpowiedzi, widać, że ten input jest tu dostępny. Dlatego, że ten index TSX wyeksportował nam już jakby z całego tego katalogu wszystkie rzeczy, które chcemy, żeby były widoczne z pozycji tego katalogu i już tutaj input będziemy mieli dostępny. Później jak będziemy dodawać kolejne komponenty w innych plikach i wyeksportujemy je dodatkowo w index.tsx, będą tak samo tutaj dostępne po przecinku. Zdefiniujmy tą historię dla storybook i teraz utwórzmy pierwszą podstawową historię. Export const simple input. To będzie nasza pierwsza historia. To jest template bind simple input args. I teraz widzimy, że mamy tutaj wszystkie właściwości od inputa oraz label, czyli jest label zdefiniowany przez nas. Label, na przykład jedna z częstych pól w formularzu. Adres oraz czy mamy placeholder? Mamy, dlatego że to jest właściwość ze standardowego inputa. Tutaj adres. Zapiszmy to. I po przejściu do storybook widzimy, że kategoria form się dodała, że nasza historia simple input jest widoczna oraz, że input się wyświetla. Sprawdźmy, czy można coś tu wpisać. Można. I teraz przez storybook możemy kontrolować nazwę label, nazwę pula oraz placeholder, który jest wyświetlany w momencie, gdy nic nie jest wpisane. Gdy nic nie jest wpisane w input, podaj adres albo nic nie dawać. Albo podaj 6. Sprawdźmy, czy jeszcze error da się ustawić. Set string. Jakiś błąd. Widzimy, że to też jest widoczne. W następnej lekcji rozszerzymy ten input o jeszcze dwie dodatkowe historie oraz zbudujemy komponent switch.